Gelacardia, Trevignano Romano, Włochy, 21 czerwca 2022 roku, orędzie Maryi. Drogie dzieci, dziękuję, że tu jesteście na modlitwie i że zgięliście kolana. Córko, musisz powiedzieć kapłanom, że ich zamęt i dezorientacja panuje pomiędzy ich sercem a ustami. W ten sposób wznoszą zamęt i dezorientację pomiędzy moje dzieci i nie rozumieją jeszcze, że transubstantacja chleba i wina następuje wraz z konsekracją i stąpieniem Ducha Świętego, który je przemienia w ciało i krew i bóstwo. Dzieci moje, módlcie się wiele, ponieważ ziemia jest ogromną pustynią, a w miejscach, gdzie będzie woda, tam spowoduje ona liczne szkody. Dzieci, moi aniołowie, wyśpiewują swój lament, ponieważ mój Syn Jezus jest rozdzierany bólem. Módlcie się i kochajcie mojego Jezusa i pamiętajcie, że umarł za was i by uwolnić was od grzechu. Biskup Rzymu zostanie zaatakowany przez tych właśnie, którzy go wspierają, są jego zwolennikami. Teraz was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Komentarz. Kapłani bardzo potrzebują modlitwy, ponieważ wielu z nich już nie wierzy w przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, przez co sami z kolei wznoszą zamęt i niedowiarstwo w serca wiernych. Wzmianka o wodzie może dotyczyć albo walk i wojen o nią z powodu jej powszechnego braku, albo o powodzie i tsunami, albo też o jedno i drugie. Jezus kocha nas nieskończenie i dlatego nasze ciągłe odrzucanie Go i wybieranie grzechu i potępienia boli Go nieustannie. Starajmy się przynieść Mu ulgę i pociechę, okazując Mu miłość i starając się żyć święcie w prawdzie i miłości. Kościół jest rozdzierany niezgodą, a biskup odziany w biel. Kto czyta, niech rozumie, jest coraz bardziej osamotniony, tak, że nawet sami jego zwolennicy są już nim zmęczeni i będą chcieli się go pozbyć, bo już nie realizuje ich planów. Módlmy się wiele za Kościół i za Ojca Świętego. Módlmy się też o nowych świętych kapłanów i biskupów oraz o prawdziwą świętość dla tych, którzy już są.